Witam, ja mam na imię Damian, jestem alkoholikiem. Bardzo dziękuję za taką możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, jak to się stało, że zostałem osobą uzależnioną od alkoholu i jak jest tak naprawdę dzisiaj. Odpowiem na kilka pytań. Pierwszym z nich jest, jak twoim zdaniem zostałeś alkoholikiem? Moja osobowość skłaniała się do tego, to była osobowość osoby tak naprawdę uzależnionej z tego tytułu, że wychowywałem się w niepełnej rodzinie, czyli mama wychowywała nas samych, była nas trójka. Mój ojciec był alkoholikiem, widziałem go dwa razy w życiu tak naprawdę i nie miałem okazji tak naprawdę go poznać bliżej, ponieważ mama rozstała się z nim, jak ja miałem roczek. Widziałem go na stacji kolejowej dwa razy, kiedy był na rozprawie o alimenty, bo chciałem go zobaczyć. Mama mi powiedziała, że jak chcesz, to możesz go właśnie zobaczyć. I mówią, że jest to w genach. No nie do końca, ale gdzieś poprzez to, że mama wychowywała nas sama, nie miała dla nas czasu, a tym bardziej dla mnie, gdzie ja na pewno potrzebowałem tego. Mama pracowała na dwa etaty, żeby nas wychować, utrzymać. Opiekowała się nami wiecznie niania. Ja już od dzieciństwa problemy z osobowością miałem. Nie potrafiłem się odnaleźć wśród grupy ludzi, nie potrafiłem rozmawiać, byłem nieśmiałym. Bardzo szybko zaczęły się wagary, bardzo szybko zaczął się kontakt z osobami, które nie bardzo chciały się uczyć, tylko bardziej rozrabiać. Oni mnie tak naprawdę przyjęli do swojego grona, aprobowali. Poczułem się tam dobrze, ponieważ nie miałem w domu takiej opieki, takiej miłości. Moja mama inaczej pokazywała swoją miłość poprzez tak naprawdę opiekę nad nami, czyli praca na dwa etaty i później zmęczenie w domu. I nie potrafiła nas przytulać, nie potrafiła okazywać tej miłości tak, jak to naprawdę powinno być. Ja szukałem gdzieś tej aprobaty, szukałem tego u innych ludzi, no i właśnie znajdywałem w niewłaściwych tak naprawdę ludzi starszych ode mnie i nie stroniących od alkoholu. Czy trudno powiedzieć sobie, że jestem alkoholiczką czy alkoholikiem? Tak naprawdę dzisiaj nie jest mi trudno, ponieważ powinienem się wstydzić w zeszłym moim życiu, czyli w tym, kiedy robiłem te wszystkie rzeczy, złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. Także na pewno było trudno na początku, ponieważ wstydziłem się mojego alkoholizmu i to bardzo, ale poprzez czas, jaki staram się zdrowieć z tej choroby, jest całkiem inaczej w tej chwili, także nie wstydzę się tego, że jestem alkoholikiem, nawet czasami mówię, że to chyba jest dar, bo po prostu zaczynam sobie dużo lepiej radzić niż wcześniej w moim życiu. A jak się stałem i kiedy, to tak naprawdę nikt nie wie. Nie wiem, kiedy przekroczyłem tą granicę nadużywania alkoholu. Było tego alkoholu coraz więcej, aż w końcu to się stało i nie mam zielonego pojęcia. W jakim momencie mniej więcej mogę tak obrazować sobie w latach, kiedy to było, ale to były nastoletnie lata. Myślę, że 14, 15, 16 lat już się zaczęło tak mocno to nadużywanie alkoholu, oczywiście z różnymi przerwami. Ile lat piłeś i jak długo jesteś już trzeźwy? Zaczął się mój 7 rok trzeźwości. Piłem połowę mojego życia. Mam w tej chwili 49 lat. Także ponad 20 lat spożywałem alkohol, a 20 lat na pewno ze zwiększoną częstotliwością. I jaka była najgorsza rzecz, którą zrobiłem po pijanemu, co twoje uzależnienie bezpowrotnie zniszczyło? No nie będę wchodził w szczegóły, jaką najgorszą rzecz zrobiłem, ale tak ogólnikowo tak naprawdę zniszczyłem życie osobiste, duchowe, wewnętrzne mojej rodziny, moich bliskich, czyli najbliższych. Najbliższymi dla mnie była moja żona i jest i mój syn. Mam jedno dziecko, już ma w tej chwili 24 lata. Od kilku lat dopiero mogę się nazwać tak naprawdę ojcem. Zniszczyło, na pewno zniszczyło życie emocjonalne mojej rodziny, moich bliskich. Ich przystosowanie mojego syna do życia w społeczeństwie i w rodzinie zostało nadszarpnięte, ponieważ obserwował mój syn pijanego ojca tak naprawdę. Już też miał naście lat, kiedy ja tak naprawdę przestałem pić dopiero, a dziecko pamięta dobrze i
to ja wiem, że wiele, czyli nerwowość, która u niego jest i wszystkie inne różne rzeczy powstało poprzez mój alkoholizm, także wiem, że to była największa krzywda i największą taką właśnie złą rzeczą, jaką zrobiłem, to, że obserwowali mnie pijanego i to, co po prostu robiłem. No ciężko dzisiaj się wcielić w drugiego człowieka, myśląc o tym, jak moja żona wystawała w oknie i patrzyła się, kiedy wrócę znów do domu po następnej libacji pijackiej, czy znów rozbiję następny samochód, czy kogoś nie przejadę, czy kogoś nie pobiję, bo tak moje życie tak naprawdę wyglądało. Czy pamięta pan pierwszy miesiąc trzeźwości? Tak, ja pamiętam. Pamiętam na terapii, bo to trafiłem jeszcze w Polsce. Dzisiaj mieszkam w Szkocji, ale trafiłem w Polsce na terapię i pamiętam ten mój pierwszy miesiąc trzeźwości, który był tak naprawdę taką troszeczkę pułapką dla mnie, bo złapałem taki wiatr w żagle, wszystko się udawało, byłem szczęśliwy, moja rodzina... Moja żona po raz kolejny zobaczyła nadzieję, że coś może się ze mną stać. I tych miesięcy trzeźwości, pierwszych miesięcy trzeźwości było wiele. I ja wiem, że wielką krzywdę robiłem obiecywaniem tym wszystkim, co robiłem w moim życiu. I ta nadzieja po jakimś czasie znów pękała. Nie? Znów polegałem, znów te moje obietnice nic nie dawały. Ale kiedy zacząłem przygodę w końcu ze wspólnotą anonimowych alkoholików, kiedy tam zacząłem trzeźwieć i tam mój pierwszy miesiąc trzeźwości powstał, ja tak naprawdę przestałem obiecywać cokolwiek, nie? Bo to już nie miało sensu, bo moje obietnice zawsze, tak jak już wcześniej powiedziałem, legły w gruzach, także przestałem obiecywać. Zobaczyłem ludzi, którzy naprawdę z beznadziejnych przypadków rodzą się z nich, ludzie ze zdrowym rozsądkiem, ze spokojem, z blaskiem na twarzy, w oczach. I to mnie przekonało do tego, żebym tam zaczął coś robić ze sobą. I tak, i pamiętam mój pierwszy miesiąc właśnie, gdzie zacząłem pracować nad sobą, nad odnową wewnętrzną poprzez taki program, który w tamtej wspólnocie jest, w tej mojej wspólnocie. I zaczęły się dziać cuda. Moja żona nie wierzyła, ale znów brała to zawsze gdzieś tam takie troszeczkę w cudzysłowiu, bo właśnie już miała doświadczenie z całego naszego życia. Jesteśmy 25 lat po ślubie już, także wiedziała, co może się stać za chwilę i bała się tak naprawdę tego. I w tym, co najbardziej pomagało w procesie trzeźwienia, takie jest też tutaj pytanie, kontakt z drugą osobą uzależnioną. Była to wielka pomoc dla mnie poprzez właśnie meetingi anonimowych alkoholików, na które uczęszczałem bardzo często, co najmniej 2-3 razy w tygodniu, bo takie były zalecenia, żebym mógł coś zrobić ze sobą i tak naprawdę ze swoją głową, ze swoją duszą i psychiką, to jak najczęstszy kontakt. I to mi właśnie pomagało. I praca nad programem 12 kroków, czyli praca nad odnową wewnętrzną, zmienieniem całkowicie tak naprawdę swojego życia. To, co myślałem, to, co robiłem, musiało pójść w odstawkę i musiałem zacząć tak naprawdę nowe życie. Co jest najtrudniejsze do przezwyciężenia w chorobie alkoholowej? Mój egoizm. Alkoholizm to jest choroba właśnie egoizmu, egocentryzmu, takie wady charakteru, myślenie zbytnio o sobie, nie o drugim człowieku. To są te wady charakteru, które tak naprawdę doprowadziły mnie do picia, a jak spróbowałem właśnie pierwszy kieliszek na tym początku mojej drogi, pierwszy alkohol, wtedy całkowicie inaczej funkcjonowałem, ale im dalej, tym było gorzej. Także do przezwyciężenia w tej mojej chorobie alkoholowej jestem sam ja, nie? Te moje ja. To jest najgorsze, ale mam dzięki temu to, co robię, gdzieś te wady charakteru tracą na intensywności i mogę powiedzieć, że jest dużo, dużo lepiej. Czy uważasz, że alkohol powinien być całkowicie zakazany? Absolutnie nie. To ja mam problem z alkoholem, a nie inni ludzie. Ja mam pracować nad tym, żeby żyć w tym świecie, gdzie jest alkohol, obok niego, bez niego. Także osoby, które potrafią pić, a ja do nich nie należę, mogą pić alkohol i dlaczego on ma być dla nich zakazany? Nie jestem za tym, żeby był zakazany. Edukacja na temat alkoholu powinna być po prostu większa. Co daje trzeźwość? Trzeźwość daje mi życie tak naprawdę. Z powrotem poczułem miłość, poczułem emocje pozytywne.
zobaczyłem, że mogę pomagać innym ludziom poprzez moje doświadczenia z tego zeszłego życia i w tym się naprawdę spełniam. Trzeźwość daje zdrowy rozsądek, którego mogę używać na co dzień, jeśli oczywiście zadbam o swoją tą kondycję duchową poprzez pewne praktyki, których nauczyłem się we wspólnocie AA. I jakie rady ma Pan dla osób, które są na początku drogi trzeźwienia? W moim przypadku zadziałało to, że poszedłem do wspólnoty anonimowych alkoholików. Tam dałem sobie czas, tak mówiono, weź chociaż 5 meetingów, zobaczysz, wtedy zadecydujesz, czy zostajesz, czy odchodzisz, spróbuj. Także to takie moje rady. My osobiście nie radzimy innym, co mają robić, tylko w własnych doświadczeniach mówimy, co my robimy, czyli co ja robię i wtedy z tego mojego doświadczenia może skorzystać ta druga osoba. A ja wiem, że najbardziej zrozumie mnie taka sama osoba jak ja, czyli osoba uzależniona od alkoholu. Inni ludzie, którzy nie mają problemów z alkoholem, nie czują tego i nie wiedzą. Dla nich proste jest powiedzenie, przestań, nie musisz pić. U nas jest to całkiem inaczej. U mnie jest to całkiem inaczej, także taką mam radę dla osób, które chcą przestać. Przyjdź na meeting, przyjdź 5 razy, chociaż to może być 2 razy, to może być raz i od razu poczuje się dobrze i wie, że zostanie, ale jeśli źle się będzie czuła, niech przyjdzie kilka razy następnych i wtedy zadecyduje, czy zostaje z nami, a trzeźwość jest wspaniałym darem. Także jeszcze raz dziękuję, że mogłem coś krótko powiedzieć o sobie i do innych też osób. Dziękuję, pozdrawiam.